przestają być aktualne, tak jak taka praca tutaj gdzieś jest żelazna kurtyna, która z tego czasu coś mówiła, a teraz jest przeszłością, różne etapy. No i przeważnie one dalej jakoś tam odnoszą do rzeczywistości i są ponadczasowe, mam nadzieję. No nie chcę tutaj opowiadać o historii sztuki, bo to ogólnie wiadomo, prawda, że ta sztuka prehistoryczna miała znaczenie magiczne i symboliczne. Przekazywała choćby w tych figurkach Wenus Milendo atrybuty macierzyństwa. U Sumerów sztuce egipskiej, greckiej, rzymskiej opowiadało o wszystkich dziedzinach życia, prawda? O wojnach, o polowaniach, o erotyzmie, sporcie. No właściwie, jak mówię, od impresjonizmu zaczęła się sztuka dla sztuki i to mnie interesuje. I same te takie działanie dekoracyjne też jest mi trochę obce.